Dzień dobry, witam serdecznie z siedziby Warty Poznań przy ulicy Spychalskiego. Witam trenera Warty Poznań, pana Dawida Szulczka. Dzień dobry, panie trenerze. Dzień dobry. Rozpoczynamy konferencję prasową przed meczem 18. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy. To zarazem formalnie początek rundy rewanżowej w lidze. W piątek o godzinie 20.30 zagramy w Szczecinie z Pogonią. I przed tym spotkaniem spłynęły do trenera pytania w systemie Accredito. Będę teraz odczytywał te pytania. Panie trenerze, ostatnia porażka w Pucharze Polski, czy ona wpłynęła jakoś na Wasze przygotowania do mecia, do starcia z Pogonią? No, rezultat nie wpłynął, tylko wpłynęła logistyka cała, bo graliśmy w Białymstoku o 21, więc wróciliśmy późno. Tak naprawdę tylko jedną jednostkę odbędziemy na boisku, krótką, też na boisku, które jest trochę zaśnieżone, więc no zobaczymy, jak będzie to wszystko wyglądało w Szczecinie. Natomiast głównie skupiamy się na tym, żeby się dobrze przygotować na bazie tego, co już wypracowaliśmy. Dziękuję. Tutaj trener po części odpowiedział na następne pytanie, ale przeczytam, bo może będzie tutaj coś do uzupełnienia. Jak wyglądały przygotowania zespołu do spotkania z Pogonią po powrocie z pucharowego meczu z Jagiellonią i czy byli piłkarze, którzy potrzebowali dnia wolnego? No właśnie tak było, że była indywidualizacja. Część zawodników miała dzień wolny, a część była na regeneracji w klubie. I dzisiaj mamy rozruch. Dziękuję. Jak wygląda sytuacja kadrowa? Czy wszyscy piłkarze są do dyspozycji trenera? Zrelak, Przybyłko nie będą jeszcze przez kilka miesięcy. Borowski pauzuje za żółte kartki i pozostali są do dyspozycji. Dziękuję. Czy zespół już w czwartek uda się do Szczecina, czy ze względu na godzinę piątkowego meczu i stosunkowo niewielką odległość rozważał trener podróż wczesnym porankiem w piątek? Pojedziemy w czwartek, bo bierzemy pod uwagę to, że gdybyśmy wyjechali w piątek, a biorąc pod uwagę aurę i to, że mógłby jakiś wypadek być na drodze, mogłoby to mocno rozbić plan dnia związany chociażby z posiłkami, z dotarciem do hotelu, więc mimo tego, że jest w miarę blisko, to pojedziemy dzień wcześniej. Dziękuję. Panie trenerze, czy dobrze rozumiem, sądząc po ostatnich meczach, że pracuje pan z drużyną nad jeszcze wyższym pressingiem i agresywnością w grze? No, zaczynaliśmy nasze przygotowania od tego, żeby być dobrze zorganizowanym w obronie niskiej. Teraz coraz bardziej koncentrujemy się na tym, żeby dobrze to funkcjonowało w tej obronie wysokiej również. No i też chcemy poprawiać nasze rzeczy związane z grą w piłkę, z tym, żeby na połowie przeciwnika tworzyć więcej sytuacji, oddawać więcej strzałów. Dziękuję. Dzień dobry, panie trenerze. Czy ma pan w głowie jakieś rewolucyjne ustawienie do zrobienia z obecnym składem, które chciałby pan przetestować? Tak, mamy to w planach. Dziękuję. Drugie pytanie też tutaj od razu od tego samego dziennikarza. Warta Poznań z Makaną Baku zdobyła piąte miejsce w lidze. To nie była tylko zasługa jednej osoby, ale czy dziś ten piłkarz przydałby się drużynie za trenera Tworka, również przychodził jako odstawiony rezerwowy? Przyznam szczerze, że przed meczem z Pogonią Szczecin nie spodziewałem się pytania o Makanę Baku. Makana Baku na pewno by się przydał. Jestem ciekawy, jak wypadłby w takim plebiscycie, czy znalazłby się w najlepszej 11, jeśli chodzi o ten okres, kiedy Warta wróciła do Ekstraklasy. Jestem ciekawy, jaki skład wybraliby nasi kibice, jaki skład wybrałby nasz sztab. Myślę, że musimy takie coś przeprowadzić, bo już kilku tych skrzydłowych było. Teraz mamy Szmyta, Sawicza, gra Miguel też czasem na tej pozycji, Tomek Przykryl, był już Kastanieda, Szczepański, Makana Baku, myślę, że było w kim wcześniej Jakubowski, myślę, że byłoby w kim wybierać. Oczywiście, żeby się przydał. Może z Makaną piątego miejsca byśmy nie zajęli, ale mielibyśmy pewnie więcej punktów. Dziękuję. Panie trenerze, jakie są pana oczekiwania wobec piłkarzy w meczu z Pogonią Szczecin? Bo jak wiemy, będzie to dosyć trudny mecz. No, dla nas każdy mecz jest trudny z tej perspektywy, że albo gramy z drużynami, które mają dużą jakość i walczą o puchary, albo gramy z drużynami, które też biją się o utrzymanie. Więc każdy z tych meczów ma swoją specyfikę. Taki mecz jak mecz z Lechem, Pogonią, Legią czy Rakowem, to na pewno są spotkania, czy ostatnio Jagiellonia Śląsk, bo już myślę, że nie ma top 4, tylko bardziej trzeba mówić o top 6. To są na pewno drużyny, które przy tej jakości też są dobrze zorganizowane. No my trochę z takiej pozycji underdoga z nimi gramy, więc nie ciąży na nas jakieś ciśnienie, bardziej to ta druga strona musi wygrywać, Pogoń musi wygrać ten mecz, my,
My po prostu mamy takie nastawienie, że chcemy zrobić wszystko, żeby pojechać i zaprezentować się jak najlepiej, ale nie ciąży na nas taka psychiczna, takie psychiczne ciśnienie, że my musimy wygrywać z Pogonią, aczkolwiek na pewno jakiś delikatny takie odczucie powinno się pojawić, no bo też trzeba pamiętać, że zostają nam dwa mecze do końca i dobrze, żebyśmy zdobyli w tych kolejnych dwóch meczach punkty w liczbie mnogiej. Dziękuję. Właśnie tego dotyczy też następne pytanie. Dzień dobry, trenerze. Jaka minimalna zdobycz punktowa w dwóch ostatnich meczach Pana zadowoli? Podejrzewam, że nawet dwa zwycięstwa nie sprawią, że Warta będzie miała spokojną zimę. Widząc, jak wygląda jak wyglądają nasze przygotowania, okienko transferowe, już odpowiedziałem na to pytanie przed rozpoczęciem rozgrywek. Chcę, żeby była dwójka z przodu, więc no musimy po prostu szukać punktów w kolejnych meczach w liczbie mnogiej, bo mamy tych punktów dopiero 18. A co do spokojnej zimy, rok temu też nie była spokojna, mimo że mieliśmy 25 punktów i byliśmy na chyba 9 miejscu w tabeli. No to jest takie pojęcie względne. Tutaj już kiedyś rozmawialiśmy fajnie. Fajnie można to powiedzieć, że taki spokój trochę zabija instynkt przetrwania. Natomiast no, oceńmy to tak, czy rok temu w Płocku była zima spokojna, czy nie? Czy w Krakowie dwa lata temu była zima spokojna, czy nie? Jak zima wyglądała z perspektywy Korony Kielce rok temu? No nie ma czegoś takiego, przynajmniej nie wydaje mi się. Każda praktycznie drużyna, która walczy o to przejść, walczy o to, żeby wygrać mistrzostwo, więc tam też będą w zimę mocno pracować. No, a wszystkie pozostałe drużyny i tak nie przekroczą granicy 30 punktów, więc biorąc pod uwagę, że Wisła Płock nie zdobyła chyba więcej niż 10 punktów w 17 ostatnich meczach zeszłego sezonu, no to dopóki nie masz powyżej 30 punktów na zimę, to trudno mówić o spokoju, więc wydaje mi się, że niezależnie od wyników dwóch kolejnych spotkań, ta zima i tak będzie wymagała od nas mocnych przygotowań. Dziękuję. Panie trenerze, wyjazdowy mecz w Szczecinie to będzie starcie z gatunku tych trudniejszych. Czy jednak każdy rywal jest do pokonania, gdy ma się dobry plan na to spotkanie? No, każdy rywal jest do pokonania. Tak podchodzimy, tak jechaliśmy też na Legię, tak jechaliśmy do Częstochowy. W tym roku graliśmy z Legią i z Rakowem 4 mecze łącznie. Wygraliśmy jedno, zremisowaliśmy 3, więc ani mistrz, ani wicemistrz Polski nas nie pokonali. Dlaczego tak jakby w przyszłej rundzie, już tej liczę, że to jest runda wiosenna, dlaczego w rundzie rewanżowej nie mamy uzyskać dobrych wyników chociażby z Pogonią, Lechem czy innymi drużynami z top 6. Też nie uważam, że te nasze mecze z tymi drużynami z czołówki, nawet teraz z Jagiellonią, to były mecze, w których zasługiwaliśmy na dwie porażki, bo to były bardzo wyrównane spotkania. Oczywiście straciliśmy po bardzo prostej akcji bramkę na 2-1 u siebie z Jagiellonią. Już nie wspominając o bramkach na 1-0 w jednym i w drugim spotkaniu, bo to były takie błędy, ale też można powiedzieć, że trochę pecha w tym wszystkim. Nie mam takiego odczucia, że drużyny topowe jakoś mocno nas miażdżą. Oczywiście obraz meczu jest taki, że te drużyny, mając tą jakość z piłką przy nodze, siłą rzeczy po prostu utrzymują posiadanie piłki. Chciałbym, żebyśmy po przejęciu piłki przeszli do ataku pozycyjnego, żebyśmy potrafili też zbudować akcję trochę dłużej i nie pozbywali się jej tak szybko. Natomiast no nie jest to proste, biorąc pod uwagę, że ten rywal po stracie piłki jest dobrze poustawiany w strukturze i mają dosyć blisko, żeby doskoczyć po stracie. Zazwyczaj jest to trudniejsze. Pogoń jest rywalem z tej samej półki, z której Jagiellonia czy Legia. Jest to trochę inna drużyna, o innym typie niż Raków. Natomiast z mojej perspektywy jest porównywalna do Jagiellonii, do Legii. Może nawet trochę do Lecha, biorąc pod uwagę strukturę gry, może nawet bliżej do Jagiellonii i Lecha. Dziękuję. Panie trenerze, czy można powiedzieć o Pogoni, że jest to zespół dosyć nieobliczalny? No, wyniki na to wskazują, natomiast pamiętam, jak rok temu jechaliśmy na Pogoń i pamiętam baner, który wywiesili kibice odnośnie sztabu i trenera, gdzie od samego początku czułem, że to nie powinno się tak odbyć, bo
W mojej opinii sztab Pogoni pracuje na absolutnie świetnym poziomie i to, w jaki sposób gra Pogoń, jest i ładne dla oka, i dobrze się to analizuje. Pogoń ma najwięcej strzałów, wejść w pole karne, jest po prostu absolutnie top 3 całej ligi w tym. Te akcje są płynne i widać, że tam i trenerzy robią dobrą robotę, i transferowo jest na bardzo wysokim poziomie cały ten proces, bo ci piłkarze, którzy dochodzą, tylko tą drużynę jeszcze dodatkowo wzmacniają, więc no, taka laurka przed meczem, ale myślę, że zasłużona. Natomiast no, Pogoń przegrywa, bo zdarza się jakiś jeden, drugi moment dekoncentracji w meczu i tak przegrała chociażby spotkanie ze Stalą Mielec, tam te momenty nawet były 4 i stracili z tego 3 bramki. No i takie mecze się zdarzają. My też na Widzewie nie wychodziliśmy ze swojego pola karnego i dotrwaliśmy z 1-0, a chociażby Stal Mielec pokonała Pogoń czy Legię na wyjeździe, gdzie praktycznie 7 razy łącznie byli w polu karnym, strzelili z tego 6 bramek, więc to jest już w ogóle ewenement, że dwa takie mecze się wydarzają w rundzie. No i Pogoni się takie mecze zdarzają i w tym aspekcie uważam, że jest nieobliczalna, natomiast na pewno jest obliczalna w tym, co będzie grała, no bo nikt nie jest, nie wiem, chyba z kim Pogoń przegrała, z Gentem? Nie chcę się pomylić, ale no, nikt nie ma takiej jakości jak ta drużyna, z którą Pogoń przegrała w pucharach, więc jest to na pewno trudne, żeby Pogoń tak zdetronizować tutaj u nas na naszym podwórku. Okay, dziękuję. Panie trenerze, co zrobić, by grając przeciwko Pogoni nie stracić bramki, i czy Górnik w jakiś sposób podpowiedział Wam, co trzeba zrobić, ponieważ niewielu zespołom udało się zagrać z Pogonią w cudzysłowie na zero z tyłu? No to tak jak nas zapytać, co zrobić, żeby z Widzewem nie stracić bramki. Mniej więcej tak bym to scharakteryzował. Rozumiem. Dziękuję. I trenerze, na koniec takie tradycyjne pytanie. Jakie są największe atuty Pogoni i jakie mankamenty mają szczecinianie? No to o mankamentach powiedziałem, że zdarzały mi się w meczu taki moment dekoncentracji. Jeden piłkarz się wyłączy, gdzieś się krzywo odbije piłka, akurat ktoś nie zasekurował strefy. Przeciwnicy są wtedy do bólu skuteczni, natomiast atuty to wszystkie te pozostałe rzeczy. Też już mówiłem o tym i o sztabie, o procesie transferowym, o tym, że piłkarze są jakościowi, o tym, że ta drużyna jest mocno zgrana. Nie wiem, no kiedyś może by mi się wydawało, że mankamentem jest to, że jeden z piłkarzy mniej pracuje w obronie, ale potem są z tego dużo większe korzyści. No bo jak Pogoń piłkę przejmuje, to pędzi do ataku, co pokazuje teraz chociażby Esposito w Śląsku, czy właśnie Kamil Grosicki w Pogoni. Więc no, myślę, że Pogoń mankamentów jak na ekstraklasę ma mało, natomiast ma dużo plusów. No i są też jeszcze rzeczy, o których nie do końca chcę mówić dzisiaj. Chciałbym, żebyśmy zgarnęli 3 punkty i wtedy mogę powiedzieć po meczu. Dziękuję, oby była okazja do tego. Dziękuję bardzo, panie trenerze. Dziękuję Państwu za udział w konferencji, za przesłane pytania. Przypomnę jeszcze raz, mecz 18. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy, piątek, godzina 20:30, Pogoń Szczecin, Warta Poznań. Na dzisiaj kończymy naszą pracę przy konferencji prasowej. Zapraszamy jutro na stadion lub przed telewizory, przed radioodbiorniki. Dziękuję serdecznie, do widzenia. Dziękuję, do widzenia.